Proszę Państwa, jest godzina 10:00, wobec tego zaczynamy dzisiejszą sesję i otwieram 86. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości na dzisiejszej sesji, wszystkich kierowników wydziałów, dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek powiatowych, pana skarbnika, dzisiaj ma bardzo ważną rolę, panią mecenas, panią sekretarz. Witam oczywiście cały zarząd na czele z panem starostą, a szczególnie dzisiaj ciepło witam, bo jest pierwszy raz na dzisiejszej sesji, pana inspektora Tomasza Skarżyńskiego, który jest zastępcą komendanta powiatowego Policji w Bartoszycach. Także serdecznie witamy. To jest jego debiut na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, chciałbym też poinformować wszystkich, że sesja dzisiejsza jest jak zawsze zresztą transmitowana przez telewizję kablową Bartsat i dzięki tej telewizji witam również serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu bartoszyckiego, którzy nas oglądają. I oczywiście ta informacja o tym, że jest to rejestrowane i zapisywane, to wszystko, co się tu dzieje na dzisiejszej sesji, to jest równoznaczne ze zgodą Państwa na publikację wizerunku. Dlatego taką informację jestem zobowiązany zawsze na początku tutaj przekazać Państwu. Proszę Państwa, sesja dzisiejsza została zwołana w trybie normalnym i rozpoczynamy wobec tego procedowanie. Na początek chciałbym sprawdzić prawomocność dzisiejszych obrad, dlatego bardzo proszę radnych o zalogowanie się w systemie i o zaznaczenie swojej obecności, klikając w zakładkę kworum. Informuję też Państwa, że na dzisiejszej sesji nieobecni będą pan Piotrek Stapaj i pan Bartek Hilmanowicz, którzy po prostu zgłosili, usprawiedliwili dzisiejszą swoją nieobecność. Zresztą jest to wszystko również udokumentowane listą obecności. Jeszcze czekamy na pana Bartka, pana Marcina, przepraszam, który ma jakiś kłopot techniczny. Musimy poczekać. Już jest. W porządku. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych. Dwie osoby, tak jak już powiedziałem wcześniej, są nieobecne, a to oznacza, że możemy podejmować prawomocne uchwały. Kolejny punkt porządku obrad to jest ustalenie właśnie porządku obrad. Porządek obrad został wszystkim Państwu wraz zresztą z materiałami dostarczony i ja Państwu przeczytam ten porządek obrad i spróbujemy go potem przegłosować. Czyli tak, proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 86. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 85. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2024 oraz wymaganych opinii. Tutaj będziemy takie mieli podpunkty, czyli a, informacja przewodniczącego zarządu powiatu, b, opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, w c, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. To będą dwie opinie. No i punkt d jest dyskusja na temat właśnie tego budżetu. Następnie
Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach a. zmian w budżecie powiatu na rok 2023, b. zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 23-36, c. uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 24-37, d. uchwalenie budżetu powiatu na rok 2024, e. plan pracy Rady Powiatu na 2024 rok, f. planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2024 rok, g. zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Punkt h. Zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz pod określenia zasad zwrotu członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji. I powierzenia prowadzenia gminie miejskiej Bartoszyce zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. J. Rozpatrzenia skargi na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bartoszycach. K. Określenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszyckiego w 2024 roku. L. Zmiany uchwały nr 85-396-2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku. Punkt M. Wprowadzenie zmian w uchwale 74/338/23 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. Punkt N. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2023 roku. Punkt 8. Sprawy różnej. Punkt 9. Zamknięcie obrad 86. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tu jeszcze poinformuję, że po zakończeniu sesji będzie spotkanie opłatkowe, gdzie sobie złożymy życzenia świąteczne. Rozbudowany dzisiaj ten program jest dość dużo. Mamy uchwał, a jeszcze panią radną wojewódzką witam. Widzę, że chyba dopiero przyszła panią Jolantę Andruszkiewicz. Także szanowni państwo, tak wygląda program. Teraz poddaję, a może zapytam wcześniej, czy są propozycje zmian w porządku obrad. Wszystko w porządku, tak? Wobec tego poddaję pod głosowanie porządek obrad, który przed chwilą przeczytałem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła ten porządek obrad. Wobec tego przystępujemy do dalszego procedowania. Punkt 4 to jest przyjęcie protokołu obrad 85. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie usłyszę, nie zobaczę uwag, to stwierdzę, że Rada Powiatu ten protokół przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła 85. protokół z sesji 85. sesji Rady Powiatu. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Panie starosto, zapraszam. Thank you.
teraz jest. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy 85. a 86. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 24 listopada a 20 grudnia 2023 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na dwóch posiedzeniach. To jest w dniach 30 listopada oraz 12 grudnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 210, łamane na 592, łamane na 2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszyckiego w roku 2024. I tutaj w wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęły cztery oferty realizacji wyżej wymienionego zadania. I tu po zapoznaniu się z protokołem przedłożonym przez Komisję Konkursową oceniającą złożone oferty, zarząd wybrał ofertę Fundacji Intervivos z siedzibą w Warszawie, która w ocenie komisji uzyskała największą liczbę punktów. Uchwała nr 210, łamane na 593, łamane na 2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia nowego adresu siedziby władz powiatu bartoszyckiego oraz adresu starostwa powiatowego w Bartoszycach. Tutaj celem usankcjonowania zmiany siedziby zarząd podjął właśnie taką uchwałę, wskazując, że od dnia 1 stycznia 2024 roku siedziba władz będzie mieścić się przy ulicy Lipowej nr 1 w Bartoszycach, czyli zamieniamy Grota Roweckiego nr 1 na Lipową nr 1. Uchwała nr 2010, łamane na 594, łamane na 2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostce organizacyjnej powiatu do zaciągania zobowiązania, których realizacja w roku bieżącym budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. I tutaj zarząd udzielił upoważnienia panu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc do zaciągania zobowiązań do kwoty 1 miliona złotych wykraczających właśnie poza rok budżetowy. Udzielenie tego upoważnienia związane jest głównie z koniecznością zawarcia umów na zimowe utrzymanie dróg oraz dostawę paliw w 2024 roku. Uchwała nr 210, łamane na 595, łamane na 2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia. I tutaj na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach zarząd wyraził zgodę na dzierżawę na okres 5 lat pomieszczeń o powierzchni 167 m 95 cm zlokalizowanych w budynku głównym szpitala przy ulicy Wyszyńskiego 11 z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i serologicznej. Uchwała nr 211, łamane na 596, łamane na 2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2024. I tutaj zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu zarząd dokonał zmian w projekcie budżetu na 2024 rok, wpisując zadanie inwestycyjne pod nazwą dostosowanie budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego do wymagań przeciwpożarowych budynku przy ulicy oczywiście Limanowskiego 9 w Bartoszycach. Środki zostały tutaj w tym przypadku przesunięte z jednego zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian budynku przy ulicy 11 listopada 7, to jest ten wydział nasz komunikacji. I pomimo tych przesunięć środki pozostałe na to zadanie powinny pozwolić na wykonanie przynajmniej części wyżej wymienionego zadania. A dodam tutaj, że zarząd oczywiście dołoży wszelkich starań, aby obie te inwestycje zostały w pełni zrealizowane w 2024 roku. Przy czym ta przy ulicy Limanowskiego, te wszystkie przeciwpożarowe zabezpieczenia jest już sprawą tak pilną, że nie możemy czekać. Uchwała nr 211, łamane na 597, łamane na 2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023. I tutaj zmiany budżetu wynikały z potrzeb placówek właściwie opiekuńczo-wychowawczych w Bartoszycach. Przeniesiono wydatki między po prostu paragrafami. Uchwała nr 211, łamane na 598, łamane na 2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie
zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. I tutaj na wniosek pana kierownika zmieniono regulamin organizacyjny, dodano w strukturze organizacyjnej stanowisko kierowcy i konserwatora. Po prostu tych stanowisk tam nie było, a są niezbędni. Uchwała nr 211/599/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj na wniosek wójta gminy Górowo i Ławeckie zarząd uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo i Ławeckie obejmującego działki w miejscowości Pieszkowo z przeznaczeniem na cmentarz. Uchwała nr 211/600/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2022 rok dyrektorowi Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. I tutaj na wniosek Rady Społecznej Szpitala zarząd postanowił przyznać dyrektorowi Szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach nagrodę roczną w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Uchwała nr 211/601/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego w Bartoszycach. W regulaminie organizacyjnym wprowadzono zmiany w związku z koniecznością dostosowania regulaminu do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Oczywiście tradycyjnie w okresie przedsesyjnym tu zarząd na swoich wszystkich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także dziękuję Państwu za wysłuchanie tego sprawozdania. Ja nie wiem, Panie Przewodniczący, czy ja mam siadać, czy już stać dalej. Bardzo proszę, żeby Pan został jednak, Panie Starosto, ponieważ następny punkt porządku obrad to jest przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2024 rok oraz wymaganych opinii. I punkt tutaj pierwszy w tym punkcie, czy podpunkt pierwszy w tym punkcie, to jest informacja przewodniczącego zarządu powiatu bartoszyckiego, czyli pana starosty. I dlatego, panie starosto, bardzo proszę o przedstawienie tej informacji. Bardzo dziękuję zatem. Szanowni państwo, czas mija szybko i nieubłaganie i zbliżyliśmy się już bardzo poważnie do końca 2023 roku. No i oczywiście to oznacza, że musieliśmy przygotować budżet na kolejny 2024 rok. Tak też się stało. Prace trwały długo, były żmudne, bo budżet jest trudny, ale wszystko udało nam się doprowadzić do, myślę, bardzo pozytywnego końca. I teraz chciałbym Państwu przedstawić w takim, myślę, że trochę, no dość sporym skrócie, dlatego że te wszystkie założenia obejmują jeszcze kilkadziesiąt kartek czy stron. Więc zaczynamy. Budżet na 2024 rok, tutaj zaczniemy od przypomnienia, na jakich założeniach i tak dalej. Taki budżet jest tworzony. I budżet na rok 2024 oparto na założeniach budżetu państwa przekazanego przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 13 października 2023 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami, informację Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkości udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Informację wojewody warmińsko-mazurskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2024 roku przez powiat. Analizę w zakresie dochodów własnych powiatu i w zakresie wydatków przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 201/574/2023 z dnia 20 września 2023 roku oraz uchwały Zarządu Powiatu nr 203/580/2023 z dnia 4 października 2023 roku. Szanowni Państwo, dochody budżetu powiatu na rok 2024 wyglądają następująco. W takim zestawieniu tabelarycznym przedstawia to załącznik numer 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu właśnie na rok 2024. I tak. Ogółem dochody budżetu wynoszą
172 534 328 zł i 87 groszy. No do tej pory nie notowaliśmy takiej wysokości dochodów. Dochody bieżące w tym oczywiście to jest 115 460 439 zł, co stanowi prawie 70% planu dochodów. W tym również dochody majątkowe w wysokości 57 073 889 zł 87 groszy, co stanowi nieco ponad 33% planu dochodów. Podział dochodów według źródła pochodzenia tego dochodu przedstawia się tutaj też następująco. Otóż dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to jest kwota 13 788 051 zł, co stanowi 8% naszego budżetu. Subwencje to jest kwota 72 883 636 zł, co stanowi 42,2% budżetu. Udziały w podatkach dochodowych. To jest kwota 11 755 978 zł, co stanowi niecałe 7% naszego budżetu. Pozostałe dochody bieżące to kwota 17 032 774 zł, co stanowi niecałe 10% naszego powiatu, naszego budżetu. Szanowni Państwo, ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy kwotę, znaczy mamy zamiar uzyskać kwotę 20 tysięcy złotych, co stanowi bardzo, bardzo niewiele, ponad tam 0,1%. Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne to kwota 57 053 889 zł 87 groszy, co stanowi 33,1%. I w tej kwocie właśnie 33,1% są środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, tam o których mowa była w artykule 5 ustawy o finansach publicznych pogodzących ze środków europejskich. I to jest kwota 3 121 645 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, to jest kwota 36 381 488 zł i 82 groszy. I z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 17 550 756 zł i 5 groszy. I tak by wyglądały w takim dużym podstawowym zarysie nasze dochody. Natomiast wydatki budżetu powiatu na 2024 rok mniej więcej wyglądają w ten sposób, a w układzie tabelarycznym zawiera to załącznik numer 2 do uchwały właśnie Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą, Szanowni Państwo, 201 891 448 zł 93 grosze. I z tego na wydatki bieżące przeznaczamy 171 161 068 groszy, co stanowi nieco ponad 58% naszego budżetu. I w tych wydatkach bieżących na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczamy kwotę 77 622 222 zł. Kolejne wydatki to są wydatki majątkowe i to jest kwota 84 600 283 złote 25 groszy, co stanowi prawie 42% wydatków, które stanowią wydatki tutaj inwestycyjne. Chciałbym teraz, Szanowni Państwo, może troszkę dłużej jakby zatrzymać się na wykazie inwestycji do zrealizowania w 2024 roku, dlatego że jak Państwo widzą po tej kwocie ponad 84,5 miliona złotych, na tyle mamy zadań do wykonania. I chcę te zadanie Państwu przedstawić, żeby mieć naprawdę obraz tego, co w powiecie się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje. Szanowni Państwo, kwota 2 091 125 125 zł 63 grosze jest przeznaczona na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 1390N i to jest droga numer 512 Leginy, Liski, Sępopol, Ostre, Bardo, Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępopol. Tutaj zadanie będzie realizowane z udziałem środków oczywiście z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości
1 710 113,45 zł, a wkład własny powiatu wyniesie w tym przypadku 381 000 zł. Kolejna kwota 2 576 120,46 zł jest przeznaczona na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1354N Glądy Pieszkowo-Tolko na odcinku tutaj Kicina-Pieszkowo, tam skrzyżowanie z drogą wojewódzką 511. To jest ten odcinek i zadanie będzie realizowane z udziałem środków także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 940 830 838 groszy, a wkład własny w tym przypadku, wkład własny powiatu wyniesie 635 289 88 groszy. Kolejna kwota to kwota 2 485 815 91 groszy na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1956N i to jest Kowalewo-Łędławki na odcinku Grzęda-Łędławki. I tutaj zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 115 974 059 groszy, a wkład własny powiatu wyniesie 370 000 zł. Kolejna kwota 10 200 000 na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1420N Tolniki Wielkie Księżno Troszkowo-Unikowo na odcinku Prosity Księżno i drogi powiatowej 1485N Księżno Żardeniki na odcinku Księżno Granica Państwa. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 551 000 zł. Przepraszam, a wkład własny powiatu wyniesie w tym przypadku 3 640 009 000 zł. Kolejna kwota przeznaczona na przebudowę drogi to jest kwota 3 797 000 zł i to jest droga powiatowa 1515N Robity Kandyty Worławki na odcinku Sągnity Lipniki. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 3 000 000 zł, a wkład własny powiatu wyniesie prawie 760 000 zł. Kolejna kwota 4 041 000 jest przeznaczona na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1390N Bartoszyce Szylina Smolanka w miejscowości Wirwilk. I tutaj zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 233 107 złotych 20 groszy, a wkład własny powiatu wyniesie prawie 810 000 zł. Kolejna kwota 1 842 186 zł na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1515N Robity Kandyty Worławki na odcinku Kandyty Sągnity o długości 998 metrów. I zadanie to będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 842 000 zł. Kolejna kwota 4 905 933 zł na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1386N na odcinku Bezledy Głomno. I tutaj zadanie jest realizowane także z programu rozwoju, przepraszam, to zadanie jest realizowane właśnie z programu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych w wysokości 3 121 645 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 1 784 288 zł. Kolejna kwota 17 518 621 złotych 31 groszy na zadanie pod nazwą poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego. I tu jest droga powiatowa 1567N Szczurkowo-Wodukajmy, Sempopol-Glitajny. I to będzie się ta inwestycja odbywała na odcinku Boryty-Sempopol o długości ponad 3,5 kilometra, jeśli chodzi o tę drogę. Ponadto droga powiatowa 1571N Łabędnik-Bisztynek na odcinku Łędławki-Bisztynek o długości prawie 2,5 kilometra. Droga powiatowa 1382N Wojmiany-Wiewiórki o długości 2 kilometrów. I to zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14 218 467 zł, a wkład własny powiatu w tym przypadku wyniesie 3 300 000 zł. I kolejna kwota przeznaczona oczywiście na drogę
To jest 1 920 000 i to jest przebudowa drogi powiatowej 1394N Witki-Sępopol, Dzieczychowo-Gierkiny w miejscowości Dzieczychowo. I tutaj zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 880 000 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 40 000 zł. Kolejna kwota to kwota 3 970 000 zł na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1579N Lipica-Smodajny. I zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 900 000, a wkład własny powiatu wyniesie 70 000 zł. Kolejna kwota 6 990 000 na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1422N Bisztynek, Frąknowo, Jeziorany. I tutaj zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 650 000 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 340 000 zł. Kolejna kwota to kwota 4 782 332 79 groszy na zadanie pod nazwą rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1575N Sępopol Różyna Śmiardowo w miejscowości Różyna, gmina Sępopol. I to zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu. 20 000 zł przeznaczonych jest na zakup głowicy koszącej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Zadanie będzie realizowane też ze środków własnych powiatu. 23 370 zł przeznaczone jest na zakup głowicy mulczującej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie i to zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu. 300 000 zł jest przeznaczone na zakup samochodu dostawczo-osobowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie i zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu. 80 000 zł jest przeznaczone na zadanie pod nazwą modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu. 120 000 zł zadanie pod nazwą ogrodzenie posesji 11 listopada 7 w Bartoszycach. 500 000 przeznaczone jest na zadanie pod nazwą modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych oraz wykonanie opasek w budynku na ulicy 11 listopada nr 7 w Bartoszycach, właśnie to jest ten Wydział Komunikacji. 1 500 000 zł jest przeznaczone na zadanie pod nazwą modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie tutaj dwóch działek 77 i 380 obręb 4 gmina miejska Bartoszyce, no tu chodzi o nasz parking. 500 000 zł przeznaczone jest na zadanie pod nazwą zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Lipowa 1 w Bartoszycach. 1 500 000 zł jest przeznaczona kwota na zadanie pod nazwą zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ulicy Lipowa 1 w Bartoszycach. Kwota 5 091 000 zł przeznaczona jest na rozbudowę i przebudowę budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. I tutaj to zadanie będzie realizowane z udziałem środków tak, z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 529 212 groszy, a wkład własny powiatu wyniesie w tym przypadku 562 297 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Kwota 520 000 przeznaczona jest na modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 499 800 zł, a wkład własny powiatu wyniesie w tym przypadku 20 200 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Kwota 3 246 743 30 groszy przeznaczona jest na remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 705 331 81 groszy, a wkład własny powiatu wyniesie 541 411 49 groszy.
I zadanie to będzie realizowane również przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Kwota 1 711 844,12 groszy przeznaczona jest na remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 426 167,51 zł, 51 groszy, a wkład własny powiatu wyniesie w tym przypadku 285 676 zł. Zadanie będzie również realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Kwota 595 705 złotych 99 groszy przeznaczona jest na remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. I to zadanie będzie realizowane z udziałem także środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 572 521 zł, a wkład własny powiatu wyniesie tutaj 23 184 zł. I zadanie to będzie realizowane także przez Starostwo Powiatowe w Bartoszyce. Kwota 1 000 000 zł przeznaczona jest na dostosowanie budynku specjalnego ośrodka wychowawczego do wymagań przeciwpożarowych przy ulicy Limanowskiego 9 w Bartoszycach. Zadanie będzie realizowane przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Bartoszycach ze środków własnych powiatu. Kwota 70 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ulicy Limanowskiego 11 w Bartoszycach na Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej. I tutaj to wykonanie projektu budowlanego, na wykonanie projektu budowlanego jest ta kwota przeznaczona. Natomiast zadanie to będzie realizowane ze środków własnych powiatu. Szanowni Państwo, jak Państwo zauważyli, są to te najważniejsze, najpoważniejsze inwestycje w naszym budżecie na rok 2024. Pieniążki na te cele są i myślę, że spokojnie będziemy to wszystko mogli realizować. Oczywiście no, beneficjentem będzie pewnie koniec roku i ewentualnie jeszcze następny rok, bo przecież tam zadanie, jeśli chodzi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, o tą halę sportową, no to jest zadanie bardzo poważne i długoterminowe. Ale myślę, że w sumie jak się coś zacznie, to się skończy. I to jest taka pociecha, że ewentualnie no, możemy być, że tak powiem, i my również, nasza rada, nasz zarząd, jakby z tego faktu bardzo, czy z tych faktów bardzo tutaj zadowoleni, bo ta nasza praca, nie, myślę, że nie pójdzie już na marne, bo cokolwiek by się miało zmienić, jeśli chodzi o władzę powiatu po wyborach w 2024 roku, to myślę, że te wszystkie inwestycje zostaną po prostu dokończone, bo w tych naszych warunkach lokalnych, to my tutaj nie będziemy za mocno politykować, a będziemy robić swoje i to, co jest nam najbardziej do życia aktualnie potrzebny. Krótko mówiąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować właśnie tutaj wszystkim przy tej okazji, zarządowi, radzie, również Wydziałowi Finansowemu, tam na czele z panem skarbnikiem i z głównym księgowym, bo to są rzeczy również Wydziałowi Obsługi Mienia Powiatu, także Wydziałowi Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, bo wkład tych osób tam pracujących w to, że mamy taką dużą kwotę pozyskaną na te wszystkie inwestycje, jest oczywisty i należą się za to podziękowania. Krótko mówiąc, czyli podsumowując, ten rok 2023, a jednocześnie mówiąc o tych wszystkich zaplanowanych wydatkach bieżących w budżecie państwa, w budżecie powiatu bartoszyckiego, należy stwierdzić, że są one wyższe od zaplanowanych dochodów bieżących, tak jak Państwo zauważyli na wstępie zapewne, o kwotę 1 830 722,68 zł. I to właściwie są planowane dochody bieżące na rok 2024 wynoszą tutaj 115 460 439 zł. Natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2024 wynoszą właśnie 117 291 161,68 zł. Jednak po uwzględnieniu kwoty wolnych od podatków, kwoty wolnej od podatków w latach ubiegłych właśnie w wysokości prawie 8,5 miliona złotych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 600 tysięcy prawie, relacja ta będzie wynosiła na plus 14 309 911 złotych 38 groszy.
I to jest bardzo dla nas jakby istotna informacja. I myślę, że należy tutaj też sobie powiedzieć, że w tak trudnej sytuacji finansowej powiatu, w budżecie powiatu na rok 2024 nie mogły być uwzględnione oczywiście wszystkie wnioski złożone zarówno przez państwa radnych, jak przez inne podmioty z prośbą o ich uwzględnienie w tegorocznym budżecie, ponieważ przekracza to w ogromnym stopniu możliwość finansowania tych zadań przez powiat na dzisiaj. Jednak w miarę pojawiających się możliwości finansowych powiatu, Zarząd Powiatu Bartoszewskiego będzie ponownie rozpatrywał te przedłożone wszystkie wnioski. Zobaczymy, jak sprawy będą wyglądały z tymi drogami. Są różne zapowiedzi nowych rządzących w kwestiach dofinansowania samorządów, więc naprawdę musimy być cierpliwi, poczekamy, czy tego będzie więcej, czy tego będzie mniej. Ważne, żebyśmy my te swoje zadania zrealizowali i jeszcze dołożyli te, których nie mogliśmy w tym roku przyjąć do budżetu. I tego chciałbym sobie i Państwu oczywiście na nowy rok życzyć. Myślę, że na takie życzenia dogłębne, poważniejsze, to jeszcze przyjdzie czas pod koniec sesji. A tutaj bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego sprawozdania z planów budżetu na 2024 rok. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za tę wyczerpującą informację. Kolejny punkt procedowania tego budżetu to są opinie. Pierwsza opinia to jest opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu i może ja poproszę pana przewodniczącego tej komisji, pana Wiesława Kuracha o wygłoszenie właśnie tej opinii Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2024-2037. Komisja w składzie: Wiesław Kurach, Przewodniczący Komisji, pan Krzysztof Łuszczyk, Sekretarz Komisji, pani Barbara Kamińska, pan Bartłomiej Hilmanowicz, pan Mirosław Figat, pan Marcin Matejunas, pan Grzegorz Mucha, pan Piotr Stapaj, pan Jerzy Szarejko, członkowie komisji. Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2024-2037 przedłożonego Radzie Powiatu w dniu 15 listopada 2023 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2024-2037 sześcioma głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się pozytywnie opiniuje projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2024-2037. Teraz kolejna opinia komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok. Komisja w składzie, w tym samym, co przed chwilą wymieniłem, po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 przedłożonego Radzie Powiatu w dniu 15 listopada 2023 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie projektu uchwały budżetu powiatu na 2024 rok sześcioma głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosami wstrzymującymi się pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetu powiatu na rok 2024 wraz z autopoprawką przyjętą przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2023 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że komisja tak jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten budżet. Zostało nam jeszcze do wygłoszenia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i bardzo poproszę pana zastępcę przewodniczącego Rady, pana Krzysztofa Łuszczyka o przedstawienie tych opinii. Proszę bardzo.
Raz. Dobrze. Panie Przewodniczący, może w związku z tym z tego tutaj z miejsca poproszę. To jak, będzie... jak nie wystartuje, to mam... No, nie chcę. Złośliwość przedmiotów martwych. Nie chcę. Zatem... Dobrze, przejdźmy do tej uchwały z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykułem 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 208/586/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Skład orzekający dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego pod względem zgodności z prawem, a w szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego przewiduje w 2024 roku dochody ogółem w wysokości 172 534 328 zł i 87 groszy. Wydatki ogółem w wysokości 201 891 448 zł i 93 grosze. Deficyt 29 357 120 zł i 6 groszy. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2024 roku ogółem wynosi 14 309 911 zł i 38 groszy. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu bartoszyckiego na lata 2024-37 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2024 i latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji uchwały podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. I druga uchwała RIO.4-0120-287/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego powiatu bartoszyckiego przedstawionego w tym projekcie.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykułem 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych postanawia. Paragraf pierwszy. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2024 rok. Paragraf drugi. Pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu powiatu bartoszyckiego na 2024 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2023 roku drogą elektroniczną wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2024 rok. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwałą nr 208/587/2023 z dnia 14 listopada 2023 w sprawie projektu budżetu powiatu na 2024 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokona oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok, w których dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego, ustalił, co następuje. W projekcie budżetu powiatu bartoszyckiego planowane dochody na 2024 rok wynoszą 172 534 328 zł 87 groszy. Planowane wydatki wynoszą 201 891 448 zł 93 grosze. Deficyt budżetu wynosi 29 357 120 zł 6 groszy. Przychody zaplanowano w kwocie 34 133 820 zł 6 groszy, a rozchody zaplanowano w kwocie 4 776 700 zł. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego w paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 357 120 zł i 6 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13 216 486 zł, wolnymi środkami wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 541 232 złote 44 grosze, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7 599 401 złotych 62 grosze. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku nr 8 przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za przeczytanie tych opinii. Tak, okazuje się, że mikrofon przy mównicy to działa tylko wtedy, kiedy mówi pan starosta. Taki przywilej pewnie.
Oczywiście żartuję. Szanowni Państwo, tyle z opinie i Komisji Budżetu i Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej chwili czas na dyskusję. Wobec tego otwieram dyskusję nad budżetem i pozwólcie Państwo, że ja jako pierwszy zabiorę głos i powiem kilka słów. Otóż budżet jest ambitny, ale możliwy do zrealizowania i jestem pewien, że będzie zrealizowany, bo jest bardzo dobrze skonstruowany, za co w ogóle tutaj wielkie podziękowanie dla pana skarbnika, dla zarządu, dla poprzedniej pani skarbnik, pani Teresy Śliwczyńskiej, która też bardzo, bardzo aktywnie pracowała nad tym budżetem. Sporo inwestycji, naprawdę dużo, mimo tego, że powiat bartoszycki teoretycznie obraca dość dużymi pieniędzmi, prawda, ale większość tych pieniędzy to są dotacje celowe i subwencje, to jednak udaje nam się stworzyć sporo inwestycji, szczególnie drogowych, ale nie tylko drogowych, bo popatrzcie Państwo, jak jest dużo w oświacie i gdzieś tam dach robimy i hala sportowa na przykład w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Cały czas coś się dzieje i to dobrze, bo dzięki temu powiat się nasz rozwija i staje się coraz lepszym. Także ja jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim twórcom budżetu, panu skarbnikowi, całemu wydziałowi, prawda, finansowemu i panu staroście i zarządowi i wszystkim kierownikom, dyrektorom wydziałów, szkół, którzy brali aktywny udział w tworzeniu tego właśnie budżetu. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz oczywiście również. I tak jak powiedziałem, otworzona jest dyskusja, wobec tego bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, pan radny Robert Pajak. Proszę uprzejmie. Przepraszam, panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, zaproszeni goście. Pozytywnie opiniuję jak najbardziej to, co mamy ten budżet tutaj zaplanowany i przekazany dla nas. Jest to budżet optymistyczny i myślę, gdy jestem bardzo z tego zadowolony, że uchwalamy go w tej chwili. Nie czekamy z tym do stycznia, gdyż od stycznia moglibyśmy w styczniu tego budżetu nie dać rady uchwalić. Z tego względu, że czekają nas wyzwania dotyczące związane z obietnicami aktualnego rządu i co tutaj pan premier obiecuje, to jest 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% dla służb administracji. Czy to dla nas będzie problem, to zobaczymy. Myślę, że całą subwencję dotyczącą podwyżki dla nauczycieli w pełnej kwocie otrzymamy. Już właśnie tutaj akurat w tej chwili przeglądam przy okazji właśnie to, co się dzieje na świecie. Przepraszam, że tak może to brzmi niepoważnie, ale specjalnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo wczoraj pan premier powiedział, że będzie 33% dla tych nauczycieli najniższych, o najniższym stopniu, którzy przychodzą do szkół, 30% dla nauczycieli i w tej chwili już się mówi, że tutaj jest, pan premier mówi, że te podwyżki nie dotyczą pracowników administracyjnych, że to będzie po stronie samorządów. 20% dla służb administracji, także to nie dotyczy, tutaj pan premier mówi, że musi się podzielić zobowiązaniami i to te pieniądze też nie dotyczą pracujących w urzędu gminach, miastach, dla pracowników samorządowych. Także my nie możemy się spodziewać jako pracownicy czy administracja samorządowa, że z tych pieniędzy coś, subwencja nam tutaj skapnie. To nas w ogóle nie dotyczy, także będziemy musieli sobie z tym całym obciążeniem w przyszłym roku poradzić. I tak tutaj jest takie szybkie wyliczenia, to co mamy w tej chwili zaplanowane na subwencje, na wydatki i wynagrodzenia w szkołach, to jest około 36 milionów 544 tysiące. To jeżeli to faktycznie będzie 30%, to będzie
powinniśmy oczekiwać ponad 10 800 000 uzupełnienia subwencji. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to będziemy musieli się dobrze zastanowić nad realizacją inwestycji i innych zadań bieżących, żeby te warunki spełnić. Tu przede wszystkim chodzi, jeżeli mamy bardzo dużo dróg, które robimy, bardzo wiele dróg jest z dofinansowaniem, przy tak procentowym patrząc wkładzie do inwestycji, to tak mniej więcej średnio jest 25% wkład własny powiatu i to bardzo dobrze i tych dróg nie możemy odpuścić, tych inwestycji dofinansowanych nie możemy odpuścić i przypuszczam, jak będzie brakowało pieniędzy, będziemy musieli się pochylić nad inwestycjami, które są finansowane niestety w 100% z naszego powiatowego budżetu. Już może w mniejszej skali, ale też może nam się pojawić taki mały, mniejszy problem dotyczący domów pomocy społecznej. Wiemy, że wójt gminy Bartoszyce otwiera dom pomocy społecznej w Sokolicy i moim zdaniem dyrektorzy, zarząd powinien się pochylić nad tym, że biorąc pod uwagę, że tam jest chyba bodajże 27 miejsc, to będzie mieli problem z obsadą w DPS-ach z mieszkańcami. Powinni pomyśleć te osoby, które się po prostu no, w tym, krótko mówiąc, siedzą w tym temacie, powinni się zastanowić nad zmianą funkcjonowania, zmianą strukturalną, żeby to nie był na przykład DPS, a coś, jakoś placówka opiekuńcza, no, w jakiś sposób są, no, to są różne formy, żeby ten coś zacząć myśleć o przekroceniu któregoś DPS-u, ewentualnie jak będziemy mieli takie problemy. Przepraszam bardzo. Chyba, że się okaże, że faktycznie potrzeby mieszkańców są na tyle duże, że jeżeli ten DPS w Sokolicy powstanie i nie będzie, może się okazać, że nie będziemy mieli problemu, bo sytuacja na rynku pracy, na rynku, wiadomo, że społeczeństwo, no tak jak każdy z nas się czuje, troszeczkę się starzejemy z roku na rok, że te mieszkańcy się pojawią w DPS-ie, wtedy no, jako powiat będziemy mieli mniejszy problem, ale nad tym tematem trzeba się już na przyszłościowo zastanowić i przemyśleć. Także myślę, że budżet, subwencje mam nadzieję, że otrzymamy w pełnym zakresie. Budżet ten jest faktycznie do zrealizowania, jeśli właśnie te małe mankamenty, które tutaj powiedziałem, przypilnujemy, żebyśmy dostali tyle pieniędzy, ile nam jest obiecywane i żebyśmy zrealizowali i zajęli się problemami już w tej chwili, nie czekając na pewne rzeczy i odkładając tego w przyszłości. Pozostaje też jeszcze jedna kwestia związana ze szkołami. Będzie w tym roku mniejszy nabór uczniów do szkół. Też ten temat państwo, już dyrektorzy wszystkich szkół powinni nad tym tematem już przysiąść delikatnie, w jaki sposób i ilu nauczycieli może nie mieć zatrudnienia. Mniej więcej to wychodzi około od 18 do 20 etatów. Biorąc to pod uwagę, wiemy, jak jest w szkolnictwie, że nauczyciela się nie kształci z roku na rok i się zwalnia, a później się go za rok przyjmuje. Po prostu ci nauczyciele muszą znaleźć zatrudnienie w naszych placówkach i to jest, no niestety, dyrektorzy będą stali przed takim faktem, że muszą ten temat rozwiązać. Kompleksowo nie każda szkoła sobie rzepkę skrobie, tylko moim zdaniem kompleksowo w całej oświacie powiatowej. Tak to, jak to było robione przy przepraszam, likwidacjach gimnazjum, kompleksowo w gminach, nie tylko w Bartoszycach, ale we wszystkich gminach zostały tematy ogarnięte całościowo we wszystkich jednostkach, czy nie te gimnazje zostały same sobie, ale nauczycieli w wielkim procencie znaleźli zatrudnienie i pracownicy administracyjni także. Także te wyzwania stoją przed nami, a ogólnie z budżetu jestem zadowolony i myślę, że będzie zrealizowany tak, jak żeśmy to zaplanowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście czekają nas różne wyzwania, zagrożenia, ale miejmy nadzieję, trzeba myśleć pozytywnie, że damy radę. Kto jeszcze z Państwa chciałby? Proszę bardzo, pan Marcin, pan wicestarosta, pan Marcin Matyjunas. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się odnieść tutaj bezpośrednio już do uchwały budżetowej. Jak w 2018 roku przyszedłem tutaj do Rady, no to z tego, co dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, budżet powiatu, cały budżet powiatu wynosił 86 milionów wówczas.
W tej chwili mamy sytuację, kiedy na same wydatki majątkowe mamy przeznaczoną kwotę około 84 miliony 600 tysięcy, więc to jest niesamowita kwota, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. Mam nadzieję, że te inwestycje zostaną przeprowadzone prawidłowo i zrealizowane. Jeżeli chodzi o inwestycje, które są już rozstrzygnięte, przetargi i podpisane umowy, tutaj myślę, nie będzie żadnych problemów. Mieliśmy takie wątpliwości, jeżeli chodzi o inwestycje, które jeszcze nie zostały podpisane umowy i nie rozstrzygnięto przetargów. Zostały przyznane tylko promesy inwestycyjne, jednak tutaj też odniosę się do słów pana premiera, tak jak kolega Robert, który powiedział, że to, co zostało dane, nie będzie zabrane, więc trzymamy pana premiera za słowo, żeby nic z tych inwestycji nam nie wyleciało w ciągu roku. Także myślę, że tak jak kolega powiedział, budżet ambitny, jednak realny do zrealizowania i także czeka nas trochę pracy, więc optymistycznie spoglądam w przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie budżetu? Nie widzę, więc zamykam w tym momencie dyskusję i w tym momencie, proszę państwa, no bo musimy nabrać sił przed podjęciem uchwał, ogłaszam 10-minutową przerwę. Proszę państwa, bardzo proszę o ciszę. Obrady zostały wznowione. Panowie radni, bardzo proszę. Szanowni państwo, przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, czyli siódmego, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała jest to uchwała dotycząca jeszcze bieżącego budżetu i pozwólcie państwo, że ja tę uchwałę przeczytam, żebyśmy mogli świadomie nad nią głosować. Uchwała numer 86/400/2023 jest to uchwała Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 659 941,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 126 051 724 złote 51 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 109 208 984 złote i 4 grosze. Punkt B, czyli majątkowe dochody w wysokości 16 762 złotych i 47 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 659 927 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 149 059 471 złotych 95 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 116 964 złotych 330 złotych 59 groszy, w tym też wydatki majątkowe w wysokości 32 095 141 złotych i 36 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 706 741 złotych i 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 389 000 zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Punkt drugi. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi załącznik nr 9. Punkt trzeci.
trzecich zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 7 747 zł 44 grosze stanowi zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 zł 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 718 426 zł 34 grosze i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 zł 10 groszy. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 28 114 047 zł 44 grosze, rozchody w wysokości 5 106 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami, i dochody w wysokości 60 598 zł 50 groszy, i wydatki w tej samej kwocie 60 598 zł 50 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf szósty. Ustala się przychody i dochody, wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662, i ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To jest dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. I tak, przychody w wysokości 336 750 zł 34 grosze, dochody za 2023 rok 5 245 51 groszy, i wydatki w wysokości 342 005 zł 85 groszy. Punkt czwarty. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku 0, zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf siódmy. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf ósmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Ja jeszcze przepraszam, bo na początku w zasadzie powinienem o to poprosić. Wczoraj odbyła się Komisja Budżetu i Spraw Powiatu, gdzie zostały wypracowane opinie na temat tych uchwał, które będziemy uchwalali. Dlatego może poproszę w tym momencie pana przewodniczącego Wiesława Kurocha o wygłoszenie tych opinii. Panie przewodniczący, zapraszam. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, szanowni państwo. W dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji omówiliśmy wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Komisja jednomyślnie i jednogłośnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także opinia komisji jest pozytywna. Czy są uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję pytanie. Państwo, kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała... Przepraszam bardzo, proszę. Przepraszam, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowny panie starosto, mam taką propozycję formalną.
Dzisiaj już dużo mówiliśmy o budżecie, o planach, o zadłużeniu, o dochodach. I mam do pana przewodniczącego prośbę taką, w związku z tym, że jest dużo dzisiaj w porządku obrad, żeby nie czytać może całości uchwał, bo tam jest po kilka stron każdej, jeżeli już kompletnie to całą, kilka stron, żebyśmy po prostu tylko nagłówek, tytuł uchwały. Dobrze. I dziękuję. Dobrze, przyjmuję to do wiadomości. Myślę, że to jest słuszne i w związku z tym tak postaram się zrobić, chyba że uchwała będzie po prostu krótka, prawda? To wtedy tak, ale już te najdłuższe i tak mamy poza sobą, także szczególnie ta ostatnia, prawda, była dość długa. Wobec tego przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest konsekwencją tej przed chwilą uchwalonej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-36. To jest uchwała numer 86 łamane na 401 łamane na 2023. I tutaj po podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. To krótka uchwała, więc ją przeczytam. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2023-36 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 23-36 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Staram się szybko. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy teraz do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, bo to już w tej chwili uchwalamy budżet na przyszły rok i zaczynamy od wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2024-37. Tutaj właśnie tej uchwały zgodnie z sugestią pana radnego nie będę czytał, bo jest długa, ale tylko po prostu sam wstęp, czyli uchwała Rady Powiatu numer 86 łamane na 308 łamane na 2023 z dzisiejszego dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2024-37. Tutaj po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje, i tutaj przyjmuje się tam wieloletnią prognozę finansową powiatu bartoszewskiego na lata 2024-37 zgodnie z załącznikiem nr 1 i tak dalej, i tak dalej. Państwo znacie tekst uchwały, więc jeśli nie zauważę zgłoszeń do jakichkolwiek, to poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie uchwaliła wieloletnią prognozę finansową powiatu bartoszewskiego. I teraz najważniejsza dzisiaj uchwała chyba, uchwała budżetowa, która, czy w zasadzie to ją powinienem przeczytać, to ona jest jednostronna tylko, także tak ważna uchwała tutaj, panie radny, powinna być przeczytana, no, więc ja to zrobię. Uchwała numer 86 łamane na 303 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Dochody budżetu powiatu w wysokości 172 534 328 087 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody w wysokości 115 460 439 zł
złotych, a dochody majątkowe w wysokości 57 073 889 złotych 87 groszy. Paragraf drugi, 2, 1, wydatki budżetu powiatu w wysokości 201 891 448 złotych 93 grosze zgodnie z załącznikiem numer 2. Z tego wydatki 117 291 161 złotych 68 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 84 600 287 złotych 25 groszy. Punkt drugi, wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 84 600 287 złotych 25 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3. Dochody i wydatki związane z realizacją. Nie, proszę Państwa, nie będę czytał dalej, bo to patrzę, ja popatrzyłem na pierwszą stronę i zobaczyłem tu podpis starosty i myślałem, że to się już tu kończy, prawda? A to okazuje się, że ta uchwała ma kilka stron, wobec tego rzeczywiście zapędziłem się tutaj strasznie, bardzo Państwa przepraszam, zdarza się. Wobec tego to co, możemy, ale początek przeczytany bardzo ładnie. To wszystko przez Pana starostę, za wcześnie podpisał. Ja już myślałem, że to tylko jedna strona uchwały, tak nie popatrzyłem w dół. Dobrze, w takim razie poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, Szanowni Państwo, że wszyscy radni głosowali za. Budżet na przyszły rok jest uchwalony. Myślę, że tutaj brawa, prawda? Także to dzisiaj najważniejsza uchwała. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu, a mianowicie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok. I tutaj też po odpowiedniej podstawie prawnej jest tak. Paragraf pierwszy, uchwala się plan pracy Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, w wykonaniu uchwały powierza się przewodniczącemu Rady, a paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Plan pracy jest wszystkim Państwu znany. Opinia komisji jest pozytywna. Wobec tego, cóż, możemy przejść do głosowania. Wobec tego bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwaliła tę uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 405 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Stałej Komisji Rady Powiatu na 2024 rok. To jest komisja, której przewodniczy pan Wiesław Kurach. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Uchwala się plan pracy Stałej Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu Rady Powiatu Bartoszewskiego na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Również treść tego planu jest wszystkim radnym znana. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Pan Jerzy jeszcze. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła ten plan do realizacji. Kolejny punkt dzisiejszego programu to jest uchwała numer 406 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 7/29/2019 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy. Określa się liczebność Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w składzie przewodniczący Rady i 8 członków Rady. Paragraf drugi. W paragrafie drugim skreśla się punkt czwarty. Punkt drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszewskiego oraz publikację na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 86/407/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku. To jest bardzo długi teraz będzie tytuł. W sprawie zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określania zasad zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 53/252/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenia zasad zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji, paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Marcin Matejunas. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Rady Powiatu Bartoszewskiego oraz publikacji na stronach internetowych BIP-u, czyli Biuletynu Informacji Publicznej w Bartoszycach. Tyle uchwała. I teraz cóż, możemy przejść do głosowania. Zadaję pytanie wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. No i kolejna uchwała. Nr 86/408/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie powierzenia prowadzenia Gminie Miejskiej Bartoszyce zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na powierzenie prowadzenia Gminie Miejskiej Bartoszyce zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Punkt drugi. Drogi powiatowe powierzone do zimowego utrzymania oraz zadań, przepraszam, powierzenia, zasady powierzenia zostaną określone w odrębnym porozumieniu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Zadaję pytanie Państwu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji.
Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 86/409/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bartoszycach. Po odpowiedniej podstawie prawnej jest tutaj całe uzasadnienie. Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną. Treść uchwały jest oczywiście Państwu znana. Wobec tego myślę, że możemy przystąpić do przegłosowania tej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie uchwaliła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała. Jest to uchwała nr 86/410/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bartoszewskiego. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się harmonogram dyżurów w porze nocnej i niedzielę, święta aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bartoszewskiego w 2024 roku oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia wejścia w życie uchwały zarządu powiatu w przedmiocie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, która zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia. Tyle treści uchwały i teraz proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami 14 za przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 86/411/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały numer 85/396/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2024 rok. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W paragrafie 11 załącznika do uchwały numer 86/396/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku dodaje się punkt 6 o brzmieniu. 6. Konsultacje odbywają się na podstawie uchwały nr 208/588/2023 Zarządu Powiatu Bartoszewskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2024 roku.
Konsultacje trwały od 14 listopada do dnia 23 listopada 2023 roku. Konsultacje skierowane były do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Materiały związane z podmiotem o konsultacji zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego w zakładce Organizacje Pozarządowe Konsultacje. Przeprowadzone konsultacje miały formę pisemnego zgłaszania uwag. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Konsultacje swoim zasięgiem obejmowały powiat bartoszewski. Do siedziby urzędu w określonym terminie nie wpłynął żaden wniosek zgłaszający opinię do programu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Trochę dłuższa uchwała. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest też trochę dłuższa, dlatego nie będę czytał jej w całości. Uchwała numer 86/412/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 54/338/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2023 roku. I tutaj po odpowiedniej podstawie prawnej następuje treść tej uchwały, która jest oczywiście Państwu radnym znana. I możemy przejść chyba do głosowania. Tak, bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał od głosu, a kto się ewentualnie, a kto ewentualnie był przeciw? Nikt nie był przeciw, wszyscy są za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I ostatnia już uchwała Rady Powiatu Bartoszewskiego, to jest to uchwała nr 86/413/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2023 roku. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa się ostateczny termin wykonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poddaję pod głosowanie uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Szanowni Państwo, uchwały wszystkie przewidziane w programie zostały dzisiaj już uchwalone. Zostały nam tylko sprawy różne i zamknięcie obrad. I w związku z tym, że o godzinie 12 mamy tutaj gościć dwóch kapłanów, dwóch księży, to ja myślę, że zanim zaczniemy sprawy różne, to ogłoszę krótką przerwę, prawda? Czyli bardzo proszę, 5-minutowa przerwa do godziny 12. Bardzo proszę. A potem zaczniemy sprawy różne.
Proszę Państwa, wznawiam obrady 86. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Przybyli do nas goście. Bardzo serdecznie witam księdza proboszcza parafii świętego Brunona, księdza Jana Jarosza. Bardzo serdecznie witamy. I również witam księdza Juliusza Krawieckiego, proboszcza parafii świętego apostoła Andrzeja, świętego Andrzeja Apostoła. Także serdecznie witam tutaj naszych kapłanów. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 86. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jesteśmy w tej chwili w sprawach różnych i dlatego w sprawach różnych o głos poprosiła pani, przepraszam, siostra Arkadia, która jest dyrektorem DPS-u w Bisztynku i bardzo proszę siostro o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Wraz z pracownikami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej w Bieszczynku pragnę wszystkich zaprosić do udziału w 26. dobroczynnej wencie, która została zorganizowana przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej. Wenta odbędzie się 13 lutego 2024 roku w Filharmonii Warmińskiej i będzie przeznaczona jako dar dla Domu Pomocy Społecznej w Bieszczynku na zakup windy. W czasie tej wenty odbędzie się koncert pani Ewy Uryga, z którego właśnie z biletów też będzie ten dar przeznaczony na windę. I odbędzie się też aukcja dobroczynna prowadzona przez pana Burczyka i loteria fantowa. I to wszystko zaczyna się właściwie już o godzinie 16. Bardzo serdecznie zapraszam na tą wentę dobroczynną. Dzięki niej wyposażymy dom w nową windę, ponieważ dotychczasowa już stara, długoletnia i bardzo często się psuje, jest zagrożeniem dla mieszkanek i pracowników. I dlatego jest nowa winda nam bardzo potrzebna. Zapraszam do udziału, do wsparcia i będzie mi bardzo miło gościć Państwa na tej wencie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać, siostro. Szanowni Państwo, teraz ja pozwolę sobie wstać, bo zaczyna się taki moment bardzo uroczysty dzisiaj na sesji. Otóż zbliżają się święta, kończy się Adwent, oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa, wielkie święto i chciałbym w związku z tym życzyć wszystkim Państwu radnym, wszystkim pracownikom starostwa powiatowego, wszystkim mieszkańcom powiatu bartoszewskiego wszelkie pomyślności, oby nowonarodzony Chrystus przyniósł nam dużo dobrego, dużo radości, dużo nadziei i obyśmy czerpali z tego pięknego jubileuszu, bo to są urodziny Pana Jezusa, prawda, żebyśmy czerpali wiele radości i takiej inspiracji do dalszego życia. Także dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia. I teraz poproszę też o głos Pana Starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Proszę bardzo. Raz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałbym również w imieniu własnym, w imieniu zarządu powiatu, myślę, że i również wielu radnych, złożyć takie najserdeczniejsze życzenia związane ze świętem Bożego Narodzenia. Otóż, drodzy mieszkańcy powiatu bartoszyckiego, szanowni goście spędzający ten czas w naszym mieście, w naszym powiecie, wszyscy Państwo obchodzący dotychczas święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Od tego roku właśnie obchodzimy je już razem. Mam tu na myśli przede wszystkim wiernych Kościoła grecko-katolickiego. Jest to ważny moment w naszym chrześcijańskim życiu.
Szanowni Państwo, z tej to niezwykłej okazji, tej cudownej przyczyny, jaką jest Dzień Narodzin Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, składam Państwu najbardziej tradycyjne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Słowa te zawierają wszystko to, co potrzebne jest człowiekowi do szczęścia w życiu doczesnym. Aha. I refleksja nad swoim życiem, tym minionym, ale i tym przyszłym, jest także niezbędna, także bardzo potrzebna. Narodziny Jezusa Chrystusa przynoszą nam taki właśnie czas. Przynoszą nam przebaczenie i zbawienie, co dla wszystkich ludzi, nie tylko wierzących, jest lub powinno być istotą świąt Bożego Narodzenia. Życzę zatem wszystkim Państwu, bez wyjątku, wielkiej wiary i to w szerokim rozumieniu tego słowa, także w lepsze jutro. Takie jutro, gdzie prawda i uczciwość zwyciężają. Życzę miłości, nadziei i zgody. Zgody w rodzinach, ale i w naszej ojczyźnie, bo to jest ten moment w naszym życiu, ten czas pojednania. A nowy 2024 rok niech przyniesie spełnienie wszystkich Państwa planów i zamierzeń. Niech spełniają się nawet te najskrytsze marzenia. I moi drodzy, szanowni Państwo, dbajmy w tym czasie o Polskę. Dbajmy o naszą niepodległą ojczyznę, bo na to zasłużyła. Dbajmy, bo dziś dzieje się już w naszym kraju wielkie zło, wielkie bezprawie. Dlatego życzę wszystkiego, co najlepsze na te święta i na cały 2024 rok. Zwracam się tutaj też do najmłodszych, bo chciałbym im życzyć tych upragnionych prezentów właśnie od świętego Mikołaja i pięknych, kolorowych choinek. To jednego z symboli Bożego Narodzenia. Niech tę świąteczną atmosferę wypełni tylko dobro. I niech stanie się ono wyznacznikiem naszego po prostu codziennego życia. Wszystkiego, co dobre. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Panu Staroście, a ja teraz poproszę o modlitwę i o zabranie głosu księdza pierwszy krącząc Juliusz. Bardzo proszę. Księdza Juliusza Krawieckiego oraz księdza Jana Jarosza. Bardzo proszę. Księża ustalają ze sobą, kto ma pierwszy mówić. Także bardzo proszę o modlitwę i zabranie głosu. Panie, Panowie, proszę o powstanie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całej ziemi. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiriniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przybywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Przebywali w tej okolicy pasterze, kiedy nocą pilnowali swego stada. Nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: nie bójcie się. Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, położone w żłobie. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili sobie: chodźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się stało, a co nam Pan oznajmił. Poszli więc szybko i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze mówili, a Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Szanowny panie starosto, szanowna rado, goście, a także za pośrednictwem mediów mieszkańcy całego naszego powiatu. W tym mijającym 2023 roku byliśmy świadkami wielu wydarzeń w Polsce i na świecie. Ciągle trwająca wojna w Ukrainie. Łączymy się z naszymi siostrami i braćmi. W Izraelu, w Palestynie, czyli śmierć wielu ludzi i niesprawiedliwość. W naszej ojczyźnie wybory parlamentarne, zmiana, która da o sobie znać w naszej przyszłości. Władza według interpretacji Jezusa, jak wiemy z Ewangelii, jest dana z góry, ale również z góry może być odebrana. Tak więc władza jest bytem przygodnym, nietrwałym, co potwierdza historia, która dla ludzi myślących jest nauczycielką życia. Społeczność polska żyje polityką, feruje wyroki, ujawnia opinie, które rodzą często antagonizmy. Święty Jan Paweł II, który mówił i prosił nas, żebyśmy go o nim pamiętali za życia, ale i także po śmierci, podał kiedyś definicję pojęcia polityka. Otóż polityka to rozumna troska o dobro wspólne. Jest jeszcze jedno wydarzenie, które bezpośrednio należy wspomnieć ze względu na święta Boga, narodzin Boga w osobie ludzkiej w 2023 roku. Otóż obchodzimy 800. rocznicę zbudowania pierwszego żłóbka przypominającego jako żywo betlejemski cud. 25 grudnia 1223 roku święty Franciszek w miejscowości Greccio odprawił pierwszą pasterkę w wymownej scenerii. Dlatego też moje życzenia wspólnie z księdzem Juliuszem odnoszą się właśnie do tej myśli franciszkańskiej, którą zawdzięczamy nieznanemu autorowi, a zapewne te słowa nieraz słyszeliśmy, więc dedykuję wszystkim. Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twego pokoju, bym tam, gdzie jest nienawiść, zakorzeniał miłość. Tam, gdzie obraza, wnosił przebaczenie. Tam, gdzie niezgoda, głosił pojednanie. Tam, gdzie błąd panuje, bym przynosił prawdę. Tam, gdzie jest wątpienie, żebym krzewił wiarę. Tam, gdzie jest rozpacz, bym budził nadzieję. Tam, gdzie są ciemności, bym zapalał światło, a tam, gdzie smutek, żebym wnosił radość. Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał, by mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał. Nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał. Nie pragnął być kochany, ale żebym kochał. Pokój i dobro. To jest zawołanie franciszkańskie. I to zawołanie kieruję dzisiaj do wszystkich tu obecnych oraz mieszkańców powiatu, Polski i daj Boże całego świata. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, te słowa, które przed chwilą usłyszałem, są naprawdę bardzo przejmujące. Chciałbym, żeby one stały się takim owocującym ziarnem, dlatego że też ze względu na stan wojny permanentny w Ukrainie, tudzież w Ziemi Świętej, przecież pierwsze kazanie na górze, kiedy Jezus mówi o błogosławieństwach, mówi błogosławieństwa do ludu, tam padają słowa: błogosławieni wprowadzający pokój, albowiem wy synami, nie córkami, nie kuzynami, nie znajomymi, ale synami Boga będziecie się nazywać. Nazywacie się synami Boga. To ten, który wprowadza pokój. Ja zauważyłem, coraz bardziej widzę to, że ludzie kochają wojnę. I my też. Jesteśmy tacy mali wojownicy. I wtedy jesteśmy bardzo daleko od przesłania Ewangelii. Bo zauważcie, Wschód w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia mówi o wędrówce trzech mędrców właściwie. To nie jest powiedziane, że było ich trzech, ale ze względu na te dary, które przynieśli Jezusowi, zobaczyli gwiazdę na wschodzie i gdzie oni na początku trafili? Do Heroda. Ale potem zobaczyli, coś jest nie tak. To ty nie jesteś królem. I znaleźli Jezusa. Bo rozum, nasza polityka, nasze podejście do świata bardzo często może nas tylko doprowadzić do Heroda. Ale jak nie pozwolimy się Jezusowi urodzić, to nie znajdziemy Betlejem. I tutaj padły słowa o Mikołaju, który wygłosił pan starosta, ale w dniu Bożego Narodzenia jest troszeczkę inaczej. Przepraszam, chcę tylko coś wyjaśnić. Dlaczego dajemy prezenty pod choinkę w dniu Bożego Narodzenia? To jest pamięć tych mędrców, którzy przynieśli te dary i ofiarowali najuboższym, najuboższemu, czyli Jezusowi, ubogo narodzonemu. Pamiętajmy też o tych, którzy cały czas cierpią, nie tylko z powodu wojny, ale tak samo tych, którym los obdarzył tym darem ubóstwa. Starajmy się bogacić swoje życie, nie tylko wiarą, ale też i dobrymi uczynkami. Na to liczę, że i ja będę lepszy. Nie chodzi o to, żeby świat był lepszy następnego roku, ale żebym ja się zmienił na lepiej. Na lepszego człowieka. Wszystkiego dobrego. Błogosławiony ksiądz. Bóg zapłać za te piękne życzenia. Ja myślę, że ja zakończę w tej chwili sesję oficjalnie, ale jeśli jeszcze poproszę, abyśmy zostali, bo tradycją naszą polską piękną jest łamanie się opłatkiem i po zakończeniu sesji połamiemy się opłatkiem, pożyczymy sobie wszelkiego dobra. Także zamykam 86. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego i zapraszam do połamania się opłatkiem. Dziękuję bardzo.